Halo, halo. Dzień dobry. Któż to się dodzwonił do nas? Cześć, jestem Michał. Kurde, cześć Michał. Boże, 300 metrów muszę przebiec. Fak, przegapiłem. Michał, mów, co tam u ciebie? Przy poprzednim telefonie też musiałeś przebiec 300 metrów i co? Tak? No. 220. Zrobiłem bliżej Tak, kreskę. Dobra, damy słyszałem. radę. Damy radę. 220 dam radę przebiec. 60 sekund, jeszcze się poleczę. Mam bandaże jakieś. Kurde, tak dawno nie było żadnych historii, to może ja powiem jedną historię ze swojego życia. Opowiedz historię ze swojego życia. Kurde, jak się jeszcze raz Opowiem. nazywałeś? Michał. Michał, mam kolegę, kurde, Michała. Tak? Myślę, że nie jednego. Wiesz co, ja mam, no, może kilku. Ale takiego, wiesz, o, patrzcie, tam koleś biegnie pod górkę. No to słuchaj. Dawno temu, będąc dzieciakiem, pojechałem na lotnisko. Mój wujek, pilot, hobbysta, ma tam swoją awionetkę i tak dalej. No i jako dzieciaki pojechałem jeszcze z kumplem, no zabrał nas mój ojciec. No i jak te dzieciaki, kurde, wsiedliśmy do awionetki, tam wiesz, z oficerami siedzimy, bawimy się i tak dalej. Kurde, zajebiście, zabawa, bawimy się, nie wiem, jakieś wojna, że strzelamy i tak dalej. Super jest. No Cześć, o ale co było lat. chodzi, kurde? Słuchaj, było lat. A że my, głupie dzieciaki, zamknęliśmy drzwi. Niestety nikt nas nie poinstruował, jak je otworzyć. No i kurde, jest jakaś bajka. Napisano otwieranie awaryjne. No to ja tą bajkę pociągnąłem. No i zerwałem plombę z tej bajki. Ale za chwilę, kiedy przyszedł mój ojciec, otworzył nas i siedzieliśmy zadowoleni. I pojechaliśmy sobie spokojnie do domu. Zerwałeś jakąś Niestety. plombę Weichert. Poczekaj, bo mi tu kurde. No kurwa, skąd on strzela? No przecież to jest niemożliwe. Ja pierdolę, skąd on mnie zabił? Czekaj chwilę. Kurwa, tu nikogo nie ma. Poczekaj, poczekaj. What the fuck? 500 metrów, 1000 to. Snajper. Nie wierzę, kurwa. Ja cię. Skąd ten koleś mnie zabił? Ale cwaniaczek. O, co kurde, dojechał mnie. Dobra, no i urwaliście wajchę. Byliście w awionetce, urwaliście wajchę. Wracam do tego, przepraszam. Zerwałem I plombę, zerwaliście nie plombę z urwaliśmy jakiejś bajki. wajchy, ale żeście wyszli. Tak, wyszliśmy, bo mówię, wypuścił nas mój ojciec. No. No i mówię, wróciliśmy do domu szczęśliwi. Dalsza część jest to opowieść mojego wujka. Otóż następnego dnia, znaczy ten samolot został wstawiony do hangaru, bo to już było później popołudniem, nikt nie latał. Następnego dnia do mojego wujka na lotnisku przyszedł jego kolega z synem. No i pyta się, czy mój wujek nie przeleciałby się z jego synem, ponieważ jego syn strasznie chce zostać pilotem. No i wsiadają w ten samolot, startują, lecą sobie tam nad jakimś lasem, spokojnie. I nagle wyjebało drzwi. No co Chłopak ty? był podobno we wszystkich kolorach tęczy. Drzwi, całe szczęście, spadły gdzieś na jakieś bagna i nikogo nie zabiły, bo tak to bym, a to prawdopodobnie mój wujek, bo ja byłem dzieciakiem, tylko ja bym nie poszedł siedzieć. Drzwi wypadły pod wpływem drgań, po prostu plomba, którą zerwałem, to wajcha przesunęła się na otwieranie awaryjne i no niestety stało się jak stało. I co twój wujek na to, jak się dowiedział, że to wy? Czy nikt do dziś nie wie, że to wy? Nie, wie doskonale, bo jak mi zjebał z buta na chatę, to myślałem, że mnie zabije z rana. Ale ile ty miałeś lat Przepraszam. wtedy? Ile miałem wtedy lat? No powiem ci, że nie wiem, w okolicach 10. No to co ci wujek? To nie twoja wina, że miałeś 10 lat, to byłeś głupi jeszcze, nie? No wiesz, głupi nie głupi, ale bajka była z tym z plombą. Przypuszczam, że chłopak nie został pilotem, jednak zmienił swoje plany na przyszłość. No, draskę musiał No, mieć, nie? draska pewnie była, bo tak jak mówię, no był we wszystkich kolorach tęczy.
Tak, trzymaj się, Marek, obciągarek, dobranoc. No tak to jest, kurde, ja też bym się chyba zestresował, wiesz? No kurde, kto by się nie zestresował? Jeszcze nie mając spadochronu, to nie? Dokładnie. Bo na takie loty krótkie się tego nie zakłada. No, powiem ci, przypał. To była taka przypał. Moja krótka historia z życia. Bo podobała dawno mi się historii nie było. Draseczkowa była, no, kurde. Co mogę powiedzieć? Że jestem profesjonalnym zrywaczem plomb. Taka, wiesz, lekka reklama. No, chciałem pozdrowić piękną szatynkę, która zmusiła mnie do zadzwonienia do ciebie po raz kolejny. Piękną szatynkę, która zmusiła do dzwonienia. Ale kto to jest ta dokładnie piękna szatynka? Czy ona tam gdzieś z tobą siedzi? Ona cię ogląda. Ona wie. Ona wie. Tak. Reszta nie musi wiedzieć. No dobra, pozdrawiamy szatynkę. To trzymaj się, dzięki za telefon. No, na razie, cześć. Trzymaj się, hej, hej. Moi drodzy, coś się z Twitchem kaszani, bo ja mam w jednym miejscu mam 2600 widzów, w jednym mam 2000, a w jednym mam 1000. Nie wiem, jak to się dzieje. Halo, halo, któż się teraz zadzwonił? Witam, witam. Z tej strony jeszcze raz Luzak i jestem drugi raz, bo chciałem naprostować tutaj pewne kłamstwa, które zostały wypowiedziane. Ale kto skłamał, powiedz teraz? Skłamał, kurde, no widzisz, nawet nika nie pamiętam, bo taki no name. Kurde, no to mów, ale to ten, co powiedział, że cię nie zna? Tak, ten, co powiedział, że mnie nie zna i powiedział, że nigdzie nie występowałem i to jest nieprawda, ponieważ już mogę nawet wyczytać tej listę turniejów, które poprowadziłem. Ale on mówił, że on nie wie, gdzie ty występowałeś, a nie, że ty nigdzie. Ale nie, on powiedział przede wszystkim, że nie ma mnie na Twitchu, co jest pierwszą nieprawdą. Po drugie, wyście tam wspólnie stwierdzili, że możliwe, że streamuję na hit, a nawet no nie powiem, co, bo jestem tutaj u konkurencji. Że cię nie widział nigdy, to ja nie wiem. No to ja kończę jakby puentę i puentując kończę. Nie streamuję na tym systemie na H, streamuję na tym systemie, na którym jesteśmy, ale streamuję rzadko. Natomiast częściej robię turnieje online'owe i tak na przykład, uwaga. Czytaj, niech kurde ma czytam. Hardcore Invitational, to było 1,5 roku temu, 2 lata temu ponad. Kast z Krakowa, europejskie rekasty, 2 lata temu Mistrzostw Świata. Później Łobez Arena, później WDK Kielce, później Game On. Mam tu jeszcze takie rzeczy jak turniej charytatywny Aids Rodzik, komentowany wspólnie ze znanym streamerem Tutkiem. No trochę tam się jeszcze więcej tego zebrało, ale nieważne. Niemniej jednak wracam jeszcze do puenty tej ostatecznej, powiedzmy, na temat mojego quality gameplayu. Więc chciałem powiedzieć, że nie, no absolutnie, nie jestem żadnym najlepszym graczem, także wszyscy widzowie, którzy tam jesteście, to... oni cię, kurde, trolują cię, oni cię wrobili. No, nie miejcie mnie za jakiegoś tam super pro, nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że ja po prostu staram się komentować dobrze zagrania, czyli przewidywać te ruchy. To nie zmienia faktu, że wciąż mogę być gorszy niż ci gracze, którzy grają, prawda? No, także wiadomo, pozdrawiam wszystkich widzów. Nie można być lepszym niż gracze, co grają, bo to już był wtedy, ty byś grał. Dobra, i jeszcze teraz ostatnią rzecz chciałem powiedzieć, bo wiem, że jesteś zajęty. Chciałem opowiedzieć jeszcze historię, bo każdy opowiada historię, a ja przedtem zapomniałem. To mów historię. No, to ja chciałem opowiedzieć taką historię, że jak byłem mały, to mojej siostrze mama powiedziała, że mam mnie pilnować. No i ja chciałem tak, żeby nie było, że ona mnie pilnowała, to jej zacząłem uciekać, a ona stwierdziła, że nie będzie mnie szukać, bo jej się nie chce. Nie, i stwierdziłem, że jak ona mnie nie szuka, to ja nie chcę, żeby tak było, że ona mnie szuka, więc wskoczyłem do pokrzyw i zacząłem krzyczeć, że mnie boli i wtedy mama ją zbiła, że mnie nie dopilnowała. To ty jesteś kawał chuja. Luzak, ale kurde, to, że się ale to moja siostra, to mogłem jej tak zrobić, bo ona wcale mnie nie chciała pilnować. No widzisz, to 7 lat młodszego brata nie chcieć pilnować, wiesz co? No, mi by się nie chciało, kurde. No to nie chodzi o chcenie, to chodzi o obowiązek. No trochę tak. No dobra, Luzak, no to dzięki, o kurwa, a nie, czekaj, myślałem, że dałem bananie tej osobie, co trzeba, ale jednak tej, no. No, także jeszcze raz dzięki za miłą rozmowę, jak będzie trzeba coś sprostowywać, to będę dzwonił jeszcze raz. Kurde, słyszeliście, moi drodzy, jak będziecie głupoty pisać o Luzaku, to będzie jeszcze dzwonił, no. I no, będzie jeszcze gorzej, będzie gorzej. Jeszcze gorzej, no to trzymaj się, Luzak. Pozdrawiam. Trzymaj się, hejo. Widzicie, kurde? Luzak, o, a tu kto? Halo? Halo, cześć. Zgadnij, kto znowu dzwoni. Kurde, z Sosnowca, Piotrek. Nie, Bejsko. Adrian. Teraz jest... Co? Kto? Bo nie słyszę.
Ten od tej pani na K. No i co? Jeszcze mam jedną historię taką o samo z piątku. Mieliśmy taki projekt na język niemiecki, przygotować tam, że przebrać się za nauczyciela i tam zrobić dialog z nim. No. No i tak takie przygotowanie, co tam sobie napisać sobie na kartce, którą miał na pamięć, to miał piątkę, nie, kto się przebrał, to miał szóstkę. Mhm. I brała się taka jedna moja koleżanka, nie, najładniejsza dziewczyna w klasie, nie, nie tylko z widoku, też z kształtu. I zobaczcie, tak jak przebrała się, nie, i zaczyna, nie, tam zaczyna się prezentować, idzie sobie tam na środek klasy, nie, i tak patrzy, a jej tam majtki prześwitowały. Co? Majtki jej prześwitowały. Ale przez co? No, przez sukienkę. O kurde, przypał. I no, ona miała coś tak czytać na środku klasy. Najładniejsza dziewczyna, tak? Tak, tak. No i co zrobiłeś wtedy? Stary, zdziwiłem się. Powiedziałem koledze z ławki. Też zauważył. I stary, no śmialiśmy się potem całymi chłopakami, nie? Że jej prześwitowało. Taka stulejowa opowieść. Kurwa, no to grubo powiem ci. Powiem ci, że przypał je. Tak jak piszą na czacie, przypał. Przypał to był, no. No dobra, no to dzięki za telefon, nie? Takie no, historie to ja lubię z przypałem, wiesz? No. No to trzymaj się, cześć. No, cześć. Kurde, majtki prześwitywały. Rozumiecie to? Majtki prześwitywały. I się śmiali. I się śmiali i dokazywali. Halo, halo! No i się rozłączył ktoś. Któż to dzwoni? Jezu, matko. Olivia, halo, czy to ty? Tak, Jezu, przecież nie mam. Boże święty, Olivia, skąd ty dzwonisz znów? Z piwnicy? Nie. A skąd? Strasznie cicho cię słychać, Olivia. A teraz? No teraz już trochę lepiej. Co tam, Olivia, chciałaś nam przekazać dzisiaj tym telefonem? A chciałam opowiedzieć historię. Kurde, Olivia, dajesz historię. No bo ta historia się wydarzyła w ostatnim środę i po prostu jest mega drastkowa. Ja po prostu aż płakałam. I historia była tak, że mieliśmy sobie w środę no technikę i my idziemy tam do sali i coś tamtego. Na czym byliście w środę? Na technice? No, bo mamy właśnie w środę technikę. No. I pani tam, znaczy, ja tam w koleżanku się byliśmy razem, tylko dlatego, że... Z tą taką niegrzeczną, co się ze starszymi chłopakami spotyka? Nie. No to dobrze. Ale tam była taka ławka. Mów głośniej, której... nie masz tak aż cichutko. Dobra. Ale usiadłyśmy na takiej ławce, gdzie tydzień temu zrobiłam tam niby zdrapkę taką. I coś wydrapałaś na niej, tak? Znaczy nie ja zdrapałam, tylko taką jakby zrobiłam, że napisałam długopisem, a później kolektorem. Aha, zdrapkę, no. No dobra. Czyli taką zdrapkę, no, niespodziankę. Czaj, o co chodzi na takie zdrapki, kurde, to wiadomo, że się takie robi na technice. No i ten, i chciałam zrobić tą zdrapkę i zobaczyć, czy ktoś zdrapał i patrzę, że tam nic nie ma. Czyli no ktoś umył nie... ławkę. Co? Ktoś umył ławkę. No umyli. Niesamowite, kurde, tego się nigdy się nie zdarza w szkole, takie coś. I ten... I była tam jeszcze taka dziura, ja pomyślałam, że ja ją sobie powiększę. I tak przez całą lekcję dziubałam, no, aż po prostu na wylot przeszło. Nie wierzę w to, Olivia. No serio, na wylot przeszło przez nie, całą lekcję. Nie, żartujesz. Nie. No właśnie, wiesz jakie teraz mam problemy? Czekaj, poczekaj, Olivia. Hello, do you hear me? I am friendly too. Do you hear me? Just say. If you hear me, just say yes. Hey man, do you hear me? Kurde, nie słyszymy, wiesz, bo mam podpiętą ciebie na mikrofon.
Wiesz? Weź Olivia, krzyknij hello, hello. No, krzycz. Hello, hello. Dobra, Olivia, on chyba ciebie usłyszał. O! Fajnie. Dobra. Powiedział kurwa. To jest jakiś ziomuś, Olivia. To jest jakiś ziomek, wiesz? Aha. Ładne słowo mówi. Wiem, przepraszam, Olivia. No i co tam z tym tym? No i w dziurkę wydrapałaś, tak? No i potem ja wsadziłam w tą dziurkę. I później tam... Co tam wsadziłaś w tą dziurkę? Co? Co wsadziłaś w dziurkę? Nożyczki. I co? No to przecież ktoś się może zabić o takie nożyczki. Co mówisz? Mówię, że się ktoś może zabić o takie nożyczki. Olivia, czy ty masz wyobraźnię? Nie ma, ale tak myślę, że chciałam tym nożyczkami... Głośniej! Ale tak serio to chciałam tymi nożyczkami powiększyć tą dziurę, poszerzyć. No ale tamten mnie przyłapał. Kto cię przyłapał? Nauczyciel? Nie, taki jeden. A co on ma do twojej dziury, żebyś ty co nie mogła nożyczkami powiększać na lekcji techniki? Konfident, tak? Co? Konfident jakiś. Kurde, jak mówię głośniej, to potem cię nie słyszę. No ale dobra. I ogólnie tak się strasznie bałam. I na początku się nie przyznałam i w ogóle. I jeszcze tego samego dnia była wywiadówka. I w ogóle... Co było jeszcze tego samego dnia? Wywiadówka. Mhm, koniec. Ale on nie doniósł na ciebie. No właśnie, doniósł. A doniósł na ciebie? No od razu. I co, będziesz musiała za stół oddawać, czy co? No właśnie, jeszcze w sumie nie wiadomo. Bo w sumie nie wiadomo, czy będzie blat zmieniany, czy rodzice poniosą koszty, czy co. To w sumie jeszcze nie jest... No ale jak ty się czujesz z tym, że tak zrobiłaś? Bo ktoś, kurde, twoi rodzice ciężko pracują, a ty sobie grzebiesz w blacie i później jest koniec. Po blacie już. Siema Mati. Przywitaj, Mati jest na czacie. Cześć Mati. Kurde. Dzień dobry Mati. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mati, powiedz. Mati jest strasznie wyczulony, jak się mówi. Dzień dobry w nocy, wiesz? No nie no, powiedz. Dobry wieczór, Mati. Dobry wieczór. No. No. No i co tam? No i to i widzisz, i naraziłaś rodziców na koszty wysokie. No czy ja wiem, czy wysokie. No, czy ty wiesz, a powiedz mi, Olivia, ile ty w życiu zarobiłaś własnych pieniędzy? Ale nie, że ci rodzice dali, że zarobiłaś na sprzątaniu domu. No. Że ile ja zarabiam ten? Ile ty zarobiłaś w całym życiu, bo pewnie nie jest tego za wiele. 954. Czyli, że nic, tak? Olivia, chcesz mi powiedzieć. No widzisz, a rodziców chcesz na blat naciągnąć. Nie. No kurde, tak to wygląda. Tak w całym życiu wszystkiego to może i byłoby kilka stów. No właśnie, a taki wiesz, taki blat skasują zaraz pewnie stówę czy dwie twoich rodziców. No ale tylko jedna dziurka na pół centymetra. Kurde, no nic, nam pewnie wezmą szpachlówkę, to zaszpachlują i coś tam, nie? Bo to się tak robi, ale... No, no ale to jest to też jest wygodne, bo można wsadzić długopis i wiesz, tak, ten długopis tak stoi. No to może to jest też innowacyjne, może powinnaś taki jakby projekt napisać innowacyjny, że każdy stolik w szkole tak powinien być z taką dziurką, ale to najpierw musisz napisać, a później robić dziurki. No. Dobra. No dobra, Olivia, czy coś jeszcze chciałabyś przekazać, bo tu czat, kurde, nie może się doczekać, a coś jeszcze powiesz? Nie wiem, chyba coś miałam, ale już zapomniałam. To może przejdę do pozdrowień. Przejdź do pozdrowień, Olivia. Dobra, pozdrawiam jedną Oliwię, drugą Oliwię,
Pozdrawiam, cały czas zapominam osobę, która napisała na czacie u ciebie, że studiuje z moim ulubionym youtuberem Shio. Shio? Kto to jest Shio? Nawet ci wysłałam zdjęcie na Messengerze, więc mnie nie denerwuj. Ja, Oliwia, nie odbieram twoich wiadomości na Messengerze. No, spróbuję to zablokować, żebyś... No, ale mi pisze, że ty czytasz. Co mówisz? Ale mi pisze, że ty czytasz. No to se zobacz, że nie są przeczytane, kurde. No to przeczytaj. Nie przeczytam, kurde, Oliwia. Nie będę czytać od ciebie wiadomości. Dzięki. Nawet nie wiem, jak to zablokować, Oliwia. Ja wiem, co miałam powiedzieć. Słyszałam, że ty się przytulałeś z Mareczkiem. No, przytuliłem Marka, kurde. Mówię, Marek, fajnie, że wpadłeś. I tak tu przytuliłem, mówię, kurde. Ale bez żadnych tych, wiesz, normalnie tak, po koleżeńsku, kurde. Marek takie piosenki śpiewa, nigdy nie ten. No i co ty na to, Oliwia? Kurde, ale jak ja sobie wyobrażałam, że ciebie spotkam gdzieś na jednym z tego, to, że to tam cześć, kim jest, też kim jestem, to ja, Oliwia, coś tam tego, a nie, że już od razu przytulanie. Oliwia, no, to dobrze, żeśmy się nie spotkali w takim razie. Ale powiedz mi jedną rzecz. Marek jest ładny, czy nie? Co mówisz? Marek jest ładny, czy nie? Marek, powiem ci, że kurde, spodobałby ci się na pewno. A co, podrywacie? Co? Czy cię podrywa, czy albo ty chcesz Marka podrywać? Nie wiem, ale czasie ja rozmawiałam z Andrzejką i się pytałam, czy by brałaby 16-letniego, tak wiem, ile on ma lat, wierszopisarza i powiedziała, że by brała. Ale to jest ta Angelika, co ma chłopaka, co ma 12 lat i ma chłopaka, co ma 20? Tak? Olivia? Nie, nie patrzałam. Co to znaczy nie patrzałaś? To miałaś jakąś koleżankę, co miałaś z nim nie gadać, bo ona jakichś starych chłopów, kurde, se znajduje. Olivia. Nie było tak? No trochę. No kurde, no to nie gadaj z Angeliką, bo widzisz, jeszcze się jej pytasz o rady. Nie się nie pytam o rady, na pewno. No sama tak. Mi powiedziałaś przed tym, że się spytałaś, czy Marka, kurde, czy Markiem by się zainteresowała. No, no nic, Oliwia, dobra, kończymy to. Wiadomości na Messengerze to ci nie odbiorę. Mówię, ja jak jeszcze wyczaję, jak to zablokować, kurde. Bo ja to nieopatrznie, wiesz, tak kliknąłem, bo to mówię, kurde, Oliwia coś tam mówię, a to zobaczę, co ona tam pisze, kurde. To pierwszą wiadomość. I tam było, czy chcesz ignorować, bo tam były te, bo to było w tych, wiesz, w spamie. Kurde. Czy chcesz zaakceptować tą wiadomość? To mówię, ja kurde, zaakceptuję, Oliwia. Nie. Tak było. No, coś tam pisało, że mnie zaakceptowałeś. No, to, ale to był mój największy błąd, wiesz. Dlatego odakceptowuję, ale nie miej tego, nie miej ten, nie miej mi tego za złe, Oliwia. Takie jest życie. No, pisz, ale możesz zawsze zadzwonić, jak jest telefon. Okej? Okay? Że mam dzwonić, jak będzie telefon? Nie, nie masz dzwonić, ale możesz. A tak ogólnie to nie musisz, wiesz, ale możesz. Czaisz, o co chodzi? Wiem, że mnie nie lubisz. Nie, Oliwia, cię lubię, ale przez telefon, wiesz? Przez telefon na telefonie. A jak mnie spotkasz, śmiejemy czy coś tego, to już mnie nie będziesz lubił? No nie, no, no, przyznam się do ciebie, Oliwia, ale tylko, wiesz, jedyne spotkanie, patrz, wyobraź sobie, jedyne rozmowy w miejscu publicznym, czyli tutaj na telefonie, jedyne spotkania w miejscu publicznym, czyli na IEM-ie, rozumiesz? I to sobie weź, Oliwia, wbij do głowy i zawsze jak będziesz rozmawiała z facetem, który jest 20 lat starszy od ciebie, no może 18, to wtedy pamiętaj, że nigdzie z nim się nie spotykasz. Rozumiesz? A to 20 lat starszy to B. No właśnie, no. Dokładnie. Dokładnie. To w tą drugą stronę też to działa. 20 lat młodsza też B. Widzę, że się, Oliwia, rozumiemy. Dobra, kończymy tą rozmowę. Bez obrazy są. O kurde. Dobra, Oliwia, kończę. Ty się tam niczym nie przejmuj. Marek, mówi ci, Marek Obciągarek jest spoko gość. Super wiersze pisze. Rozmawiałam. No, widzisz. No.
Tylko, że drugi mi się rozmawiał, bo na tym śliku miał inny głos. No, trochę ma inny głos, trochę ma tu inny głos, trochę ten, ale ogólnie to jest on. No, ale ogólnie to ten sam Marek. Ktoś tu biega. No. Ktoś tu biega, Oliwia. No. No dobra, no to trzymaj się, Oliwia. Dzięki za telefon, pa pa. No, pa pa. No to hej. Rozłącz czy nie? Tak, tak, już się, Oliwia, rozłączam, Boże. Czekaj, kurde, pomogę ci. Jesteś mordowanie. A to któż się do nas dodzwonił? Mi się rozłączył. Co za człowiek? Halo, halo. Halo? No, a któż to? No, czekaj chwilę, poczekaj sekundę. Dobra, halo? Halo, halo. O, witam ciebie. No to ja ciebie witam, kurde, u mnie tu na live'ie. No tak, dobra, ty, bo tak szybka sprawa, szybka historia. Zostawiłem rzeczy w kamizelce, fuck, dobra, walić to i tak już nie zdążę wrócić. No, opowiadaj. No to tak, siedzę sobie z kumplem w pierwszej ławce, to nie? Mhm. W technikum jesteśmy. No, siedzę w tej pierwszej ławce i kolega mówi, że dostał SMS-a. I tak mówi, ciekawe od kogo. I napisał taki koleś, który nie jest najmądrzejszy. Nie mówi, jest. No nie jest, no nie należy do osób najmądrzejszych. I mówi takie, ty patrz co ten głąb napisał. I no jakoś idziemy w pierwszej ławce i przed nami akurat nauczycielka coś pisała na tablicy. Tak się odwróciła do niego i co powiedziałeś? I strasznie śmieszna sprawa, jakbyś to zobaczył, na pewno byś się śmiał. No śmiałby się i był przypał, czy jakoś się udało wytłumaczyć z tego? Znaczy nie, on powiedział, przepraszam panią, to nie do pani, to do kolegi. Jakoś nic szczególnego mu się nie stało, wiesz. No to dobrze, że powiedział głąb, a nie głąbka. No, w sumie to idiotka bardziej w sumie, ale no. Tak by było, wtedy byście mieli przypał. No to dobra historia jest. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? O, no w sumie mógłbym pozdrowić kapelę, tam siedzi sobie ładnie, oglądamy ciebie sobie razem. Znaczy, w sensie razem na Skype'ie. No dobrze, kurde, że na Skype'ie. No. No, i takiego kubla Adama też, no i ogólnie cały czas pozdrawiam ciebie, trzymaj się ciepło. Mhm. No, no siemanko, na razie. No to trzymaj się, hej. Tam ktoś biegnie za krzakiem. I biegnie za tym typem, mam już go na celu. Oh fuck. Kurwa, no nie wierzę, że mnie zawkrzy... Nie, zabiłem go! Ja pierdolę. Trochę za późno chyba. Gdzie on leży? Ach, kurwa, zawsze to samo. Zawsze zabiję typa i sam zginę. No nie wierzę. Nie wierzę, że to jest w ogóle możliwe. Halo, halo! Któż to się dodzwonił? Halo, Sołek? Tak, to ja. A ty kim jesteś? No ja jestem, kurde, Kuba. Kurde, Kuba, to ty znów dzwonisz? No słuchaj, myślałem, że się do ciebie nie dodzwonię, nie? No, była no. Taka możliwość, żebyś się mógł nie dodzwonić. No i, no i chuj, no. Nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Czekajcie, musimy jakiś dobry serwer znaleźć, co się zapełniać będzie. Halo, halo. Cześć, no cześć, ktoś, tuż to się dodzwonił. Nie wierzę, że dodzwoniłem ci drugi raz. Nieźle. Drugi raz to powiedz już... Powiedz mi, szukasz jeszcze ludzi do army? Ja w ogóle nie jakieś szukam mapy? Do army. Do jakiejś mapy? Nie szukam w ogóle, nie szukam. Ani jeszcze to już w ogóle nie szukam jeszcze, bo już w ogóle nie szukam. Dobra, to ci nie przeszkadzam. No dobra, to trzymaj się. Czym się? A, i masz pozdrowienia od brat Plika i HS-a. Okej, okay, dobra. A ty też ich pozdrów. Okej, okay, się. Nie wiem, o co chodzi. Czemu jeszcze bym miał szukać, jak ja nie szukam w ogóle? Chyba, że to o co innego chodziło. Halo, halo! Halo, halo! Halo, cześć, co tam u ciebie? A, wszystko w porządku. A co tam u ciebie, kimkolwiek jesteś? No, spoko. Mam takie pytanie są do ciebie, nie? Bo ty jesteś z Gliwic, nie? No. Mam pytanie. Nie.
Czy wy macie jakąś dzielnicę w Gliwicach, którą tak hejtujecie strasznie? Dzielnicę, którą hejtujemy? No nie wiem, Sośnica to jest taka dzielnica, takie niby Gliwice, a taka tam patolka zawsze była. Bo my u nas, w ogóle, kojarzysz taką miejscowość na Śląsku jak Łaziska? Jak Łaziska, no jest, coś tam są jakieś Łaziska. I my jesteśmy podzieleni na trzy różne dzielnice. Górne, dolne i zgadnij na jakie jeszcze. Centralne. Średnie. Byłeś blisko. No ale no cóż. Średnie. No i co się tam dzieje? A czemu one są, jedne są górne, jedne są dolne? Co tam jest jakaś, wy jesteście na górce jakiejś? No tak, te górne są na górce, te średnie to są takie. No chociaż nie, no w sumie to jest tak, no dziwnie to jest. Ale my te trzy dzielnice mają takie, no taką świętą wojnę, tak. Tak się nie lubimy za bardzo, ale no już nieważne. I teraz mam takie drugie pytanie dotyczące spraw miłosnych. Czy ty mi pomożesz? No, pomogę ci. No bo tak się znałem z dziewczyną od pół roku, tak ja tam do niej zagaduję i ona strasznie mną kręci. Ja tak nie wiem, czy się dalej starać, czy nie. Ale zależy, bo tak jak do niej zagadujesz, to tak mlaszczesz trochę, czy nie? No nie, no normalnie mówię. Ale ty do niej zagadujesz i co ona mówi wtedy? Znaczy nie, no się znamy długo, tak, tam dosyć. Tam, no można powiedzieć, że jestem we friendzone. Wiem. Ty jesteś jej przyjacielem, tak? No tak w sumie, tylko no nie wiem, ona tak mnie trzyma, choćbym miał być jej chłopakiem, ale nie, no nie wiem. To myślę, że powinieneś przyatakować ją gdzieś tam, wiesz. Ile macie lat? No po 16. No to musisz, nie wiem, musisz tak chloroformem, tak? Musisz to grać w otwarte karty z nią, nie? Nie z chloroformem. Normalnie, kurde. A, czyli mam podejść i się spytać, tak? Czy... Nie. Słuchaj, nie, masz tam, jest tam jak... No nie, no tak to nie możesz zrobić. To będzie, kurde, no, porażka. Musisz do niej podbić. To właśnie słucham swojej rady, nie? Jest jakaś, na imprezy chodzicie? No tak, no. Domóweczki takie, czy... Tam nie wiem, co to mogą być za imprezy w wieku 16 lat. Słucham jeszcze raz? Co to za imprezy są w wieku 16 lat? O, strelibaty alkoholowe. Nie, no teraz to ciemniasz. No nie, no. No nie, no, ale tam na jakieś, nie wiem, piwko, no czasami jak ktoś ma tam urodziny, to się tam coś wypije, nie? I co, i ten, i czy ona też tam jest, i ty tam jesteś? No, zazwyczaj. To stary, to musisz to załatwić, tak, że musisz tam do niej podbić, trochę się zbliżyć, tak kilka centymetrów na godzinę się zbliżać do niej, nie? Wiesz, o co chodzi. No wiem, ale jest taka sprawa, że ja po prostu się często z nią spotykam, chodzę do niej, ona do mnie, tylko że to nie jest takie określone, to jest taki związek, ale no taki nie na piśmie. Ale co to znaczy chodzę do niej, ona do mnie? Co ty do niej chodzisz? No, że... Ja do niej przyjdę czasami do domu, tam pogadamy, nie, wiesz o co chodzi. No ale co? Ona do mnie, jakiś film nas tam zobaczymy. Sypiacie ze sobą, czy nie? Słucham? Czy ze... Aha, 16 lat. Czy całujecie się chciałem zapytać. No i właśnie tu jest problem. Czyli nie. Nie, to nie jest związek, jak się nie... Kurde, jak nie no nie, no to właśnie. Nie jest związek. Tak, no nie. Woła. Czemu się wyprowadziłeś? Pol tutaj jest. Tu jest Pol, patrzcie. Czekaj, no. Czyli to jest friendzone, nie? No tak. Czyli musisz na tej imprezie. No musisz na imprezie stary ją pocałować. No musisz, no inaczej tego nie rozstrzygniesz tego. Jak będziesz ją próbował tak normalnie, wiesz, podbić do niej, to ona może racjonalnie myśleć i wiesz. No ona pewnie się zastanawia. Ja jak kobieta za dużo myśli, to wiesz. Nie, to zazwyczaj źle, no. No, to zazwyczaj źle. Ty musisz tak, zaczyna tak, żeby miała nie za dużo czasu, nie? Szybki atak. Siema, Daniel. Zaskoczenia najlepiej mówisz, no, te. Trochę tak, zaskoczenia, też żeby się kurde nie przeraził, aż by za bał nie dostało. No nie, no wierzę ci, Sol, bo chyba masz z tym doświadczenie trochę. No i jak wiesz, albo jej się spodoba, albo nie, no i wiesz, na czym stoisz. Nie będziesz nie trwać życia przy niej, jak ona się chce sfrędzonować. No, ty jest tego kwiatu, jest pół światu, wiesz jak to mówią, nie? No ta, no
No taka za ładna też. Znaczy nie, jest ładna, ale no jakaś genialna też nie jest, nie? Taka trochę tam czasami, ale średnio tam... mądra, średnio ładna, tak? No nie, no właśnie jest mądra, ale się tak przywiązałem strasznie i to jest mi głupio teraz. Tak może być. No mówię ci tak, no tak zrób jak ci mówię. Dobra. Dzięki. Tam ci będą radzić, że musisz się w jej koleżance zainteresować, żeby ona cię zauważyła i była zazdrosna, coś tam, co... Ale to są głupoty, to będziesz stary pracował nad nią przez następny rok, nie? A na koniec ona sobie znajdzie jakiegoś fagasa i będzie już po tobie, ty już będziesz, wiesz... No, o. Dzięki. Musisz działać, prawda? Musisz działać. Dobra, no. Mogę kogoś pozdrowić? Jasne, że możesz kogoś pozdrowić. O kurde, kłada znalazł. Chciałbym pozdrowić Daniela. Daniela i czat. Daniela, mojego kolegę. Możesz, z łazisk średnich. Daniela Medzikala, myślę. Z innej dzielnicy. Dobra. Z łazisk średnich. No dobra, no to dzięki. Trzymaj się. Halo, halo. Halo, halo, witam. A któż to się dodzwonił do nas? A Mateusz tutaj. Lubin, wita. Mateusz, dobra. Co? Mateusz z Lublina. Boże, myślałem, że coś w Gliwicach. Mateusz z Lublina, tak? Tak, tutaj mam kumca właśnie Tomasa, jesteśmy fanami, oglądamy streamę. No i z racji tego, iż trochę latek mamy tam na karku, to chcieliśmy tutaj prosić cię, zmieniając tej ludzi trochę starszych, że jak masz to jakieś, nie wiem, jakąś tak młodzież, tak powiedzmy, 12 lat, no, to żebyś tam trochę zachęcał, żeby jednak byli bardziej skłonni pójść spać o tej godzinie, no to jednak trochę późno, no. Ja właśnie mówiłem, że jak ktoś ma iść spać, to ma iść spać, nie? Ale no, myślę, że tu dzięki. Nie ma 12 lat, że już... Fuck. No może być różnie. Szak uderzyłem, przepraszam. No dobra, to różnie bywa, ale wydaje mi się, że są ten, że są raczej starsi sami 20 plus, nie? O, no to fajnie. To tu na poważnie dobra. Już. Dobra, no to chciałem cię pozdrowić. Rób dalej to, co robisz. Ty powie, co wychodzi. Na pewno ludziom pomagasz. Pozdrów tam no, kolegę. Dobra, dobra. To pozdrawiam jeszcze tutaj Tomasza, który siedzi obok. Wycisnął akurat stream. Cieszy się. No, tak, dobra. Krzydę cieszy. To pozdrów Tomasza też ode mnie. Dobra, pozdrawiamy Tomasza. No, to trzymaj się. Hejo. Halo. Damian dzwoni 2 godziny i się nie może dodzwonić. No nie wierzę, jak ty to Damian te 019 robisz. Halo, halo. Halo. A kto to ma taki ładny głos? O, Jezu, dodzwoniłam się. Boże, ty nie wierzysz, no to czy to ty znów Oliwia? Nie. Nie, Boże. Boże. Nie, Paulina. Boże, Paulina. A czy ty jesteś Paulina koleżanką Oliwii? Jezus, nie, dlaczego? No nie wiem, jakoś mi się tak ten... No i jakoś tak. Nie, na pewno nie. Porobiła tak, że człowiek się boi teraz odbierać telefony. Nie, spokojnie. Tak. Paulina, no dobra, ale musisz wyciszyć stream, bo ja słyszę się sam. Kurde. Ale to. No bo normalnie z tą gadam, to nie wiem, co jest nie tak. Ale powiedz mi, czy ty też masz 12 lat jak Oliwia? Aha, fajnie. Nie, mam 18. Nie, teraz 19 w sumie za miesiąc. Naprawdę masz 19? Nie, tak, wiem, mam piskliwy głos. O, fuck, czekaj. Jest, dobra, zabiłem go. Kurde, ale go porobiliśmy. Przepraszam. Przepraszam, że cię no, ale masz taki głos. Nie, że pis... Nie masz piskliwy, masz bardzo fajny głos. Nie piskliwy, ale taki właśnie się wydaje, jakbyś była młodsza. No, wiem, no, spoko. Dużo razy to słyszałam. No, ale to dobrze. To dobrze. Nie? No. Czy nie? No, tak i nie. Różnie to bywa. Czemu? Wolałabyś być starsza? No, na pewno wiadomo, że nie fajnie, jak cię biorą za dziecko, a zwłaszcza Oliwię, koleżankę Oliwię. No, także to jest w sumie głupio. Przepraszam, no, tak mi się. No, no dobra, wybaczę ci. Chyba kolesia mam na dachu. No. Poczekaj, będę wbiegał. Co ty tam szepczesz? Do kogo ty szepczesz? Ja słyszałem wszystko. Co? Słyszałem wszystko, szeptałeś do kogoś. No, możliwe. Nie no, powiedz, przyznaj się, kto tam z tobą szepcze? No, do chłopaka. Do chłopaka, kurde. No to i to mi się podoba, kurde. Dziewczyna 18 lat ma chłopaka, nie?
No, właśnie niedawno wróciliśmy z urodzin. Z czyich urodzin? Jakichś rodzinnych czy znajomych? No, 18. To alkoholowo było, co? No, tylko ja byłam kierowcą. A, ty byłaś kierowcą. To chłopak porobiony jest. Nie, on był kierowcą. A on był kierowcą. No, ty nie musisz na porobioną. To taka była ta... No, jak słyszysz, porobiona nie jest. No właśnie słyszę, że nie jesteś, że jest kurde pełna kulturka. Był na spokojnie. Piszą mi, że mnie oszukujecie, że wcale nie masz 18. Robią ci no to sobie. Trudno, no. No prawda, jeszcze mam przez miesiąc. No ale dobra. Mam 19. No dobra, Paulina. I powiedz, co tam u ciebie słychać, nie? No w sumie to mogę coś opowiedzieć. Historyjkę. Jaką jak historyjkę? Też. Może? No ja bym bardzo chciał jakąś historyjkę, tak? Ale taka będzie, no, kurde... Z morałem? No nie wiem. Na przykład taka gruba historia? No nie gruba. Taka codzienna. Codzienna. To o pilnowaniu dziecka. Ale nie waszego, mam nadzieję. Nie. Nie, żebym miał coś do dzieci, ale wiesz. No ja mam, bo właśnie nie przypadam za nimi, a musiałam się zajmować moją siostrzenicą, która ma 2 latka i niedawno nauczyła się tam do nocnika robić. No, więc chciałam ją ustać, żebym nie musiała się nią jakoś zajmować. Oho. I ją przykryłam kocem. I mi było zimno bardzo. I poduszką i jeszcze jednym kocem i kamieniem. I dalej? Nie, pospała. Tylko kocem. Okay. No, i się do niej tak wtuliłam. I po chwili poczułam, że normalnie taki prąd ciepły mnie przeszedł. I się tak myślę, o, ale fajnie. Ale za chwilę ciepełko. Ale za chwilę tak czuję, że jednak jakoś robi mi się zimno, no jakby wilgotno. I tak dotykam. A ona się posikała, bo ja zapomniałam się jej zapytać przed spaniem, czy ona się posikła. I ten prąd ciepły to był jej siusiu. No domyślam się, kurde, no. Co to mogło być. I nie wiedziałam, co mam zrobić. No jak to tak leżała w tych sikach, no bo nie chciałam jej obudzić. Nie, przykryłam ją jeszcze drugim kocem. No nie, no to przecież się przeziębi, nie wolno tak z dziecka. No nie, jak dziecko psikane do spania, przecież to się przeziębi, albo zostanie jakiś zapalenie. No ale przykryłam ją, bo nie znam się na dzieciach, to wiesz. No dobra, powiedzmy. No, nie będę dobrą mamą. No, tak to jest, kurde, z dziećmi już się sikają. Ja też się wolę dziećmi nie zajmować, już mi nie dają dzieci do opieki, ale zawsze jak dostawałem jakieś dziecko do opieki, to dobrze się mi się wydaje zajmowałem. No, przeżyło, no, byłoby zawsze. Dobrze. Było zadowolone. Nic nie, no, nie, ale za chwilę mama przyjechała do domu, to ją rozebrała. Tak. Także... No, nie płakała. Ale nie była na przykład mama, jaka ty jesteś, nie dobra, coś tam, nie? No, śmiała się ze mnie. Czemu jej nie rozebrałam? Właśnie, bo to mnie też dziwiło, widzisz, a ja to jestem facetem i się zastanawiam, czemu ty ją zostawiłeś. No, ja się poszłam pierwsza umyć, a w sumie, no, ona sobie wstała. No, nie chciała mi się jej budzić. To jest dobra historia. Nie. Powiedz mi, czy ty kogoś znasz na czacie? Czy ty oglądasz w ogóle te streamy, czy tak na przykład zadzwoniłaś sobie, bo widzisz, że jest jakiś Nie znam nikogo na czacie. Nie. Ale oglądasz streamy, czy tylko tak sobie czasem? No, w sumie to zaczęłam właśnie oglądać dzięki mojemu chłopakowi. Tak? I oglądam. A spytaj się go, kogo on zna na czacie. Co? Spytaj się go. Kogo on zna, kogo znasz na czacie? Halo? Kogo znasz na czacie? Znasz kogo? Mówi, że nie. Mówi, że nie. No to lepiej. Na czacie lepiej nie znać, bo to dziwne rzeczy się dzieją, wiesz? Cyganiak tak. Mówi, że to dzięki niemu oglądasz, ale podejrzewam, że nawet nie wiesz, kim jest cyganiarz. Nie dzięki niemu, raczej nie. Dzięki tobie. No mówię ci, lepiej tam na czat nie zaglądaj, sobie zamknij go tam. Się da zamknąć zawsze pełny ekran i tyle. O Boże, ale jest czat na pełnym ekranie. Nie, spoko. Ty, ja te drzwi... dałem się nabrać na drzwi, które sam za sobą zamknąłem. Dobra. Okej. Okay. No, a jak sobie tam wieczór mija? No właśnie sobie tutaj kurde, odbieram telefony, gram w grę, ale coś mi nie idzie, ciągle mnie zabijają. A jutro o 13 znasz Bunga? Jest taki streamer. Bungo. Ja tak się chciałam ciebie zapytać. No. Jak ty wytrzymujesz, jak robisz
24 godzinny live. Normalnie, to jest bardzo proste. 24 godziny jest bardzo proste. Nie chce ci się spać i co robisz? Serio? No. Nie chce ci się spać. Ja idę, wstaję do szkoły o 6 rano i ja już po południu zasypiam. A tam 24 godziny bez snu, nie wiem, jak ty to musisz. No bo to musisz zmieniać ten moment, kiedy właśnie nie chce ci się spać i wtedy możesz robić dużo. Nie wiem, nie wiem, nawet tyle od siedzenia wolę przed tym komputerem. Nie, nie, to trzeba się ruszać, trzeba prysznic wziąć sobie w nocy, w śniadanko rano, ten, kręcić się po domu czasem, co jakąś tam godzinę, przejść do kibla. Nie, no to wątpię, że ja bym dała radę. No, widzisz, dlatego ja jestem streamerem, Paulina, a nie ty. No tak, tak. No dobra, to trzymaj się, tak? Mm. No, to dzięki. A chciałabyś kogoś pozdrowić? Bo możesz, albo twój chłopak może. No dobra, no pozdrawiam to w takim razie mojego strażaka. Jakiego strażaka? Twój chłopak jest strażakiem, czy tam co innego, o czym innym mówimy? Tak, mój chłopak jest strażakiem. Myślałem, że o tym dziecku, kurde, co cię tam zgasiło. Tak, jasne. Mój strażak. No i pozdrawiam wszystkie moje koleżanki. Wszystkie twoje koleżanki. Myślisz, że jakaś ogląda, bo tu jest niestety deficyt, wiesz, dziewczyny. Nie, nawet żadna nie wie o twoim istnieniu. A może któraś wie, tylko się nie przyznaje, bo nie chce nie, się dzielić. Nie, one raczej takim czymś się nie zajmują. Mm. No. No dobra, to trzymajcie się tam, kurde. No, ty pozdrów też. Pozdrów tam strażaka. Bądźcie grzeczni i dobranoc. No jak zawsze. To wiadomo, no, kurde. To dobranoc. Dobranoc. No, trochę. Paulina, teraz podsłuchujemy, co Paulina. Ja myślałem, że się nie rozłączy i podsłuchamy. Strażak, kurde. Strażak sam. Halo, halo. Halo? O, a któż to się dodzwonił do mnie? No w końcu. Nie można było czekać. No ile? Ja już nie mówię, nie doczekam się go chyba. Ja tu próbuję się do ciebie zadzwonić, a to co? Słyszę, że jakieś 10-letnie dziecko wykastrowane dzwoni i opowiada ci, że widziało majteczki koleżanki przez spódniczkę. No był ale tam dobra. Taki jeden i się przejął bardzo tym. Ale nie o tym. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No właśnie, mów do mnie. No chciałem pozdrowić Ewelinę. U, kim jest Ewelina? Opowiadaj. Właśnie, tu dzwonię. Proszę? Kim jest Ewelina? Ewelina. Koleżanką. Bardzo ważną. Bardzo ważną, co znaczy co? Proszę? Jednak miłość. Nie wstydź się, kurde, tego słowa. Miłość. Nie wstydzę się. A jednak, kurde, aż się zapowietrzyłeś. Nie. Tak było, słyszałem takie... A no wiesz. Mabi, wybacz. Chciałem powiedzieć Mabi. No, czekaj, bo musiałem tutaj banera rozdać, kurde, słusznego. No, i co, ale myślisz, że Ewelina nas ogląda teraz? Proszę? Myślisz, tak, ogląda was teraz, wiesz, ciebie ogląda, wiesz, jara się tobą jak tym, co ma u siebie w szufladzie. A co ma w szufladzie? Nie wiem, ona sama powinna to powiedzieć, więc nie wiem, tego tu ściemniasz, kurde. Czekaj, bo leci samolot. Ostatnio dostałem od takiego nalotu, więc wolę się pod nimi nie kręcić. No, więc ja tu wyczuwam, kurde, jakąś ściemę. Wiesz, jaką? No, że Ewelina ogląda. Nie ma, bardzo mało dziewczyn ogląda stream. No, myślę, że na 2000 osób, co tutaj są na streamie, to tak. A nie, serio, ja ci powiem, że ci ogląda, bo wiesz, już miałem... Ja tak naprawdę chciałem się do siebie dodzwonić, by ci wygarnąć, jak chujowo się do siebie dodzwonić. No, ale nagle się dodzwoniłeś i ale ci ona przyszło. Ona w swojej obronie, ona wsunęła dzielnie w swojej obronie. Tak. I co powiedziała? A ty, tak. Ona jest przy tobie, czy masz ją tam na tym, na Messengerze? Na Messengerze ją mam. Kurde, grubo. No. No. No to tyle, możesz ją pozdrowić jeszcze raz. No, pozdrawiam Ewelinę, ciebie tam, wszystkich pozdrawiam. Takie są fakty. Takie są pozdrowienia. No. No, no to dobra. No to miłej nocy życzę. No to trzymaj się tam. Pozdrów Ewelinę też tam. Trzymajcie się. Bawcie się dobrze, kurde. Pa. Na razie. Widzicie. Paulina ze strażakiem, kurde, razem tam. Będą mieli dobrą noc. Ale tutaj, nie wiem jak się kolega nazywał, z Eweliną na Messengerze. Już gorzej. Tak to jest. Halo, halo.
Halo? No kurde, halo. No w końcu się dodzwoniłem już. Dzwonię. 20 minut. Pierwszy, ale za pierwszym razem, nie? Jednak. Chwilę muszę tutaj... No dobra. Ogólnie nazywam się Jędrek. Dzwonię z Malborka. Myślałem, że z zamku Chojnik. Z zamku Krzyżackiego. No i co tam, Jędrek? No, chciałem, ogólnie rozumiem, tak patrzę, jest pierwsza, patrzę, że streamujesz, widzę, że tu jakieś telefony można dzwonić, to sobie pomyślałem, że zadzwonię. I ogólnie to chciałem ci opowiedzieć pewną historię. Czekaj, bo miałem dokończyć, że z Bungo o 13, moi drodzy, będziemy grali Armat Battle Royale, kurde, duo. Rozumiecie? Duo, będziemy w dwójkę grali na mocarzu. No mów, co tam. No historia. Dobra, chciałem opowiedzieć właściwie nie historię, tylko mój sen, który mi się przyśnił, kiedy byłem, miałem bodajże 6 lat. I ogólnie to jest ten historia sen... Historia o śnie. Słucham? Historia o śnie. No i... No to może zacznę już mówić ten sen, bo niestety... No mów, mów. No. Więc tak. Miałem 6 lat. Poszedłem sobie spać. No i teraz tak. Mieszkałem na wsi. Ta wieś to była taka, były tam domki porozstawiane wokół jednej ulicy. No i jak się szło tą ulicą, to tam dalej była taka druga wieś. No i teraz tak, szedłem sobie tą ulicą razem z moim bratem i bodajże kuzynem. Jeszcze jednym takim innym, nieznajomym, tak wiesz, jak to jest w snach, czy się dzieją. No i idziemy. I przez chyba, kiedy już doszliśmy, tam kilka kilometrów szliśmy, to zobaczyłem jakieś takie ogromne budynki, wiesz, jakbym wchodził do jakiejś metropolii, normalnie jakbyś do Warszawy sobie wchodził. Mm-hmm. Jak to, że była wieś, to się zastanawiałem, o co chodziło. No, ale wiesz, tak idę tym miastem, patrzę po tych wszystkich budynkach, jakieś tam billboardy, patrzę na te wszystkie balkony, a tam wszędzie stoją lalki Barbie. I patrzę na te wszystkie lalki Barbie i sobie myślę, o co chodzi. No idziemy sobie dalej, tu wyglądała tak jakaś scena z horroru. No i idziemy. I nagle tak wiesz, tak jak w snach po prostu się zmieniają kadry jakby. No zmienia się, nagle jest wieś, a nagle jest miasto, tak jest. Tak, i nagle jestem w szpitalu. Odbieram poród tego nieznajomego. Ten nieznajomy stoi... No właśnie i zaraz ci powiem, bo on nie rodził normalnie, tylko że stracił nogę, że tak powiem. I z tej nogi zaczęły wychodzić inne lalki. No i nie wiedziałem, o co chodzi. Patrzę na te lalki. Ten gościu zaczął na mnie patrzeć jakby, nie wiem, jakby miał jakiś szał w oczach. No i wyglądało na to, że mu się podoba. No i się zastanawiałem, o co chodzi. Kiedy ja już... Też się zastanawiam, o co chodzi. No, odebrałem już ten poród, no i znowu się zmienił kadr. Siedziałem w jakiejś piwnicy, przywiązany jakimiś sznurami i w ogóle, zwisałem z sufitu, a te lalki stały sobie i wyglądało na to, że chciały nas torturować w ogóle. I moja rodzina stała z boku, zaczęła mówić, że tak, dobrze mu, bijcie go i w ogóle. No i wiesz, ja to w ogóle miałem na to wywalone, bo to był sen. I kilka minut było, nic się nie stało, na szczęście. Ale w pewnym momencie... Czekaj sekundę. Czekaj, bo do mnie strzelają. Jebani. No dobra, opowiadaj, no. Ja skończę tak. I w pewnym momencie, wiesz, jak tam po tym wszystkim było, to znalazłem się w korytarzu od naszej szkoły podstawowej. Mhm. Wtedy też było tak, że chodziłem bodajże do tego, nie pamiętam, jak się nazywało, zerówki. Do zerówki chodziłem. Ty się zbrałeś przed spaniem? No właśnie, ja ci powiem, że ja nie wiem czemu, bo żyłem sobie normalnie. Do kościoła chodziłem. Byłem grzeczny, bawiłem się normalnie, edukowałem się w naszych polskich szkołach, ale sny miałem dziwne. Ale i tych snów było. Tylko jeden taki był dziwny?
Nie, no nie, no więcej było tych takich dziwnych snów. I ty je pamiętasz? No, pamiętam ten sen najbardziej pamiętam, bo pamiętam, że go cały czas opowiadałem różnym ludziom. I te lalki tam były i się rodziły. No, ja wiem. Ten sen ogólnie to był chyba najdziwniejszy, jaką się przytrafiła w życiu. Ale chciałem też, znaczy, no jeszcze nie skończyłem tego snu, bo na samym końcu tego snu, kiedy już w tej szatni od naszej szkoły, idę sobie, chodziłem takimi schodami do tej szatni i na samym środku szatni stał taki basen. Nie wiem, czy to był kisiel, czy coś takiego, ale no taki gęsty, wiesz, płyn. I po prostu w pewnym momencie się tam, wiesz, przeteleportowałem i z nim sobie normalnie leżałem. Potem się obudziłem. W kisielku sobie leżałeś. To dobre, to happy end chyba. Kisiel w gaciach trochę. Ale mam nadzieję, no że i... twoich... To... Taki to jest ogólnie mój sen. Zastanawiałem się jeszcze, znaczy tak... Próbuję sobie przypomnieć jakieś inne sny, bo tych snów było dużo i wszystkie sny były powalone. No te sny to... No jak po jakimś montażu. Ci kolesie to... grają na hardkorze razem. Poczekaj sekundę. Ojebany, ale mnie trafił. O, przepraszam, dobra, mów. Kurde, jak mnie trafił. Nie wierzę w to. Oglądasz, widzę, że się nie zatrzymałaś z kimś. Ach, nie mogę trafić typów. Daj spokój. No dobra, to jeszcze mogę opowiedzieć jeden sen, który się... Znaczy, właściwie to mam jeszcze taką jedną historię i jeden sen. Ale to muszę... Co wybierasz? Nie wiem, czy mamy czas na obydwu ludzi. To może powiem tak, miałem sen, taki, nie jest taki zbyt śmieszny sen i mam jedną historię o lisach i pierogach. Więc co wolisz, kurwa, sen czy... mnie, no nie wierzę po prostu. Gdański Gresson, to nie był kurde hard... Czemu na hardkorze, to nie był hardcore solo, muszę to sprawdzić kurde, czemu oni dwójkę grali? Nie wierzę po prostu, że jeszcze go nic nie trafiłem, nie no, coś tam go trafiłem i jednego i drugiego, chociaż nie wiem. Ale nie, tu też dwójkę chyba grają, co? Dobra, wiesz co, ja to patrzę, już chcą się dodzwonić, to ja będę się rozłączał. Nie no, wiesz co, kurde, powiem ci, że połowę historii usłyszałem, ale nic nie zrozumiałem z tego jakby o co chodzi, nie? Co się stało? Znaczy, z tego snu? No, że tak jest sny, no ale dobra, no, zakręcone sny. Chyba kolesie mnie zabi, no nie wierzę po prostu. No wiesz, bo dużo ludzi czeka. Ja wiem, że mam kiepską jakość, bo mój ten telefon nie jest zbyt dobry. No ale dobra, to życzę, żeby tam się ludzie dodzwonili, żeby każdy ten... No i to tyle. Cześć. No okej, to trzymaj się, hej. To trzymaj się, cześć. Dobra, moi drodzy, tu się rozłączamy na razie. Nie, to nie odbieramy, bo robimy przerwę. Ja sobie to muszę sprawdzić. Dajcie mi...